po czasie rozumiem, dlaczego nigdy nie dostał walki o Mistrzostwo Świata. Uważam, że to byłby hańbą dla polskiego narodu, żeby taki patos reprezentował nasz kraj. No ja jestem prostym człowiekiem z biednej rodziny, tak naprawdę niezamożnej. I ja nie zamierzam robić siebie kimś, kim nie jestem. Ja nigdy nie krzyczę, ja nigdy nie gadam, nie wyzywam, nie obrażam. Co tu gadać? Trzeba pokazać w dopingu. Katko, nikt jeszcze niczego nie wygrał. Widzę po nim taką naturalną agresję i chęć zrobienia mi krzywdy na żywo. Co nie do końca początkowo było dla mnie zrozumiałe, bo przecież kurwa, dam ci kanapkę, dam ci wypłatę życia, a ty chcesz mnie bić? O ty, skurczybyku mały. Jemu się wydaje, że się umie bić, no ale jak przyjdzie do prawdziwej walki, to zrozumie, że nie do końca. No i zobaczymy, która płaszczyzna jest lepsza w takim teoretycznym street fight. Pomylił się na pewno. Dając mi możliwość walki z nim, nie myślał o tym, że jestem zawodnikiem, który lubi się sprawdzać, więc chcę się pokarać na pewno z dobrej strony. Bo w boksie od dłuższego czasu nie ma żadnych wyzwań, więc ja jestem w ogóle podekscytowany i się cieszę, że mam taką możliwość i zrobię wszystko, żeby tą walkę wygrać. Było tyle potu już poszło, że masakra. On jest bokserem, więc on się nie boi napierdalać po mordzie. Tak naprawdę to nikt nie wie, czego się po nim spodziewać. On tam straszy, że niby różne rzeczy trenował. No nie wiem, ja jakoś go nie widzę jako zwycięzcę. Ja mam swój plan, swoją koncepcję. Mam dwóch trenerów, którzy wiedzą, co mamy zrobić. Ja na pewno będę ich słuchał, zrobię wszystko po prostu, żeby tego gościa zlać i ośmieszyć. Ja może jestem mniejszy, lżejszy, ale nie wiem o tym, że ja się biłem wielokrotnie z większymi chłopakami, od dziecka się biję, zleję się go wielką chęć po prostu. Mam nadzieję, że masz tyle kondycji i jaj, żeby ze mną wygrać. On jak przegra z tobą, to on już jest po prostu rozkończony. No tak. Jeżeli Łaszczyk przegra i będzie szedł ulicą, to ludzie będą mówić tak. To jest ten, co przegrał z Ferrari. Nie będzie, że o, to jest ten bokser Łaszczyk. Amadeusza obrażam, bo go nie szanuję. Też u chłopaka z Partyzanta, to jest największa prawda dla mnie i to jest poniżej pasa. Ja się kiedyś bardzo interesowałem boksem, stąd też znam tego małego szczura. Tomka bardzo cenię, szanuję, widziałem prawie wszystkie jego walki. Polak Adamek bardzo szybko mnie osądził, bo mówisz, nawet na ulicy mnie wygrał, a tu mu pokazali, jak nokautuje ludzi w klatce. Żeby się nie skończyło tak, że jak Tomek wejdzie do oktagonu, że skończy tak samo na przykład jak Polański, nie? No myślę, że byłby to duży wstyd, dlatego warto ważyć słowa. Obiec mi, że będzie ciężko przejebać. Co, Łaszczyk, myślałeś, że to będzie twoja najłatwiejsza walka? A po tym, co ci zrobię, to będzie twoja ostatnia walka. Łaszczyk, będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał! Ła! 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 Widzisz, Łaszczyk, właśnie w takiej pozycji cię wykończę! Biję cię jak gwoździa! Dobre!